i Jagoda. Wiesz, jest coś podobnego między nami. Przede wszystkim to, że myśmy się trochę odchudzili. Tak, powiedz szczerze, czego ci najbardziej brak w tym odchudzaniu? Za czym najbardziej tęsknisz? Co to są? Leniwe? Pizza. Pizza. Co jeszcze? Za czym tęsknisz? Za frytkami czasami. Za frytkami tęsknisz, ja cię rozumiem. Za popcornem. No za popcornem tęsknisz. Boże, to za czym jeszcze tęsknisz? No, poczucie? Nie. Nie, nie. Ale kremówka. Ale lody? Lody. Słony karmel. Och, słony karmel, znaczy... Słony karmel, lody słone. Lody o, słone. O Boże, słony karmel. To znaczy, gdybyś miała przerzucić się na inny rodzaj jedzenia, to chyba by się przestało opłacać, odchudzać, nie? Gdyby tak już miało zostać do końca życia, prawda? Nie rozumiem. Nie rozumiesz, to ci powiem. Dla mnie było najtrudniejsze to, że chcą mi odebrać ostatnią przyjemność w życiu. Teraz rozumiem. Mhm. Dla mnie to było najtrudniejsze zaakceptować, że oni, ci, którzy dbają o moje zdrowie, chcą mi odebrać ostatnią przyjemność w życiu, czyli żarcie. Rozumiesz? Rozumiem. Też tak. Dobrze, teraz chcę, żebyś przyznała się, czy udało ci się znaleźć jakąś zupełnie nową przyjemność w życiu? No udało się. Bo to nie wiem, czy możemy mówić publicznie, ale udało się. No to mógłbym prywatnie, bądź prywatnie, prywatnie, a ja wam to przekażę. Prywatnie to jest właśnie spotkanie się z Andrzejem Fetmanem. A co to znaczy konkretnie? Do czego to doprowadzi? Prowadzi to do podniesienia mojego nastroju, prowadzi to do jedzenia super jedzenia, pokrzywy na przykład. Pokrzywy? Jak ja to parzy? Ale to się też je. Sam to gotujesz. No ale jak to się je? No. Powiedz jak szpinak, jak szpinak. Je się jak szpinak. Gotuje się i je się przyprawia i je się jak szpinak. A coś jeszcze? No. Ten set pan ci pokazał coś do jedzenia? Brokuła. Brokuł się nadaje do jedzenia! Kochani, słyszycie? Brokuł! A co to był za brokuł? No, zielony. Kochani, ja wam powiem. Ona nie mogła zgadnąć, co to jest. To były liście od brokuła, zrobione a la bigos. Powiedziała, że lepsze od bigosu z mięchem. To prawda. Potwierdzasz? Potwierdzam. Tylko trzeba długo gotować. 3 godziny.